Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś wokół pisarki, która dla mnie samej jest dużym wyzwaniem. Miałam nawet pisać o niej doktorat, ale jakoś tak się podziało, że nie napisałam, będę się koncentrowała na Zofii Nałkowskiej nie tylko jako pisarce czasów wojny i okupacji, jak się ją przede wszystkim pamięta, ale też jako na prekursorce takiego, powiedziałabym, zielonego, zagładowego pisania. Tu na szybciutko przypominam jej dorobek bardzo duży, ponieważ ciągnący się, jak o tym powiedzieliby historycy literatury, przez właściwie trzy epoki historyczno-literackie, Młodą Polskę, dwudziestolecie międzywojenne, cztery dodajmy, okres wojny, okupacji i zagłady i wreszcie okres powojenny, 16 powieści, 3 dramaty, 11 książek narracyjnych różnych z opowiadaniami i nowelami, no i przede wszystkim pisane cały czas na bieżąco od końca XIX wieku po połowę XX wieku dzienniki, które są naturalnym kontekstem i naturalnym uzupełnieniem do książki, o której będziemy zaraz mówić. Warto sobie przypomnieć, czym były i czym są medaliony. To słowo przywędrowało do książki Nałkowskiej spoza literatury i oznacza oczywiście przede wszystkim wyrób biżuteryjny, oznacza taki rodzaj sekretnego medalika, który może być, ale nie musi być otwierany, zawieszamy sobie go na łańcuszku. Zamieścić tam można zdjęcie, kawałek włosów, inny rodzaj reliktu, czy takiej relikwii właściwie emocjonalnej, ale słowo medalion oznacza również zdjęcie przymocowywane na nagrobku, z którego spogląda na nas postać już nieżyjąca, krewny, bliski, zmarły. Jest takim rodzajem drobnego, nieoczywistego, indywidualnego upamiętnienia, niespodziewanego zupełnie i dziwnego. Dziś te zdjęcia są coraz rzadsze na cmentarzach, pomniki buduje się inaczej, często to w ogóle już nie są pomniki. Cmentarze również stają się coraz częściej eko i zdjęcia przechodzą do historii, można byłoby powiedzieć. I wcale się też ich tak często nie łączy z książkami czy książką Zofii Nałkowskiej. To skojarzenie, że może chodzić o medalion z nagrobka, nie pojawia się w prozie Zofii Nałkowskiej często. Mamy tu do czynienia z metaforą. Metaforą zarazem strukturalną, jak i tematyczną. Jeśli chodzi o strukturę, łatwo jest powiedzieć, dlaczego w ten sposób, a nie inny, Nałkowska zatytułowała tę książkę, ponieważ te 8 opowiadań, można byłoby powiedzieć czasami nawet nowelek, nie opowiadań, bo one są jednotematyczne, bardzo skrystalizowane, jeśli chodzi o strukturę, niedygresyjne, jest przede wszystkim bardzo krótkich. To są wypowiedziane na kilku oddechach, jak to nazywał kiedyś Michał Głowiński, sam wprowadzając to pojęcie, monologi, często monologi wypowiedziane, to jest właśnie to określenie, to jest ten gatunek komunikacyjny, który oralny właściwie, który stał się później gatunkiem literackim, gatunkiem zapisanym, chętnie zresztą podejmowanym przez pisarzy powojennych Kazimierza Brandysa, między innymi po to, żeby upozorowywać formę literacką na formę paraliteracką, grać dokumentem. Dziś już monologi wypowiedziane w literaturze spotyka się zdecydowanie rzadziej. Więc te opowiadania rzeczywiście są bardzo krótkie, to są 2, 3, 4 strony. W przypadku opowiadania pierwszego profesora Spanera mówimy o dłuższej strukturze. Często również skupiają się one na losie jednej postaci, więc są takie mocno zindywidualizowane, służą upamiętnieniu, trochę tak jak sufit Yad Vashem, który składa się z tysięcy zdjęć, czy tak jak projekt wokół kroniki archiwum Ringelbluma w Żydowskim Instytucie Historycznym, z którego to archiwum wyciągano, wydobywano, wyłaniano pojedyncze postaci, nazwiska nikomu nic nie mówiące i próbowano dodawać do nich życiorysy. Ale te opowiadania mają również, powiedziałabym, taki rodzaj zagadki, choć nie jest to najlepsze słowo,
problemowej. I w ostatnich latach przysparzają interpretatorom coraz więcej pracy do roboty, to dobrze, ale również wprawiają ich w konsternację. Chyba takim najbardziej znanym kładem byłoby opowiadanie pierwsze, wspomniany profesor Spanner i to, co rzeczywiście działo się w Instytucie Anatomii, legendarnym wyrabianiem mydła z ludzi, o którym mowa jest w tym właśnie medalionie. Medaliony były po wojnie bardzo dobrze ludziom, czytelnikom, Polakom książką znaną. Nie są już książką tak dobrze znaną, wypadły z kanonu lektur szkolnych, bo Zofii Nałkowskiej nie czyta się pewnie tyle, ile czytać się powinno także ze studentami na zajęciach z historii literatury i pewnie jest dużo tego przyczyn. Ale tak jak powiedziałam, w tych opowiadaniach jest bardzo duży potencjał i sporo zagadek. O dwóch z nich dzisiaj sobie powiemy i one jak najbardziej powinny być dzisiaj czytane, ożywiane. Pytanie zasadnicze, które sobie ostatnio zaczęto stawiać, w moim slajdzie trochę nawet niepolitycznie zapisane, ale odbija ono sporo konfliktów, jakie wokół relacji polsko-żydowskich i zagłady cały czas w Polsce jednak narastają i są prowadzone, dotyczy motta do tej książki i jednocześnie przesłania, które przez kilkadziesiąt lat, od 1945 do 1989 roku właściwie, próbowano z niej wyczytywać. Czy ono jest o ludziach i o II wojnie światowej i tym, co Niemcy zrobili ludziom, czy jednak jest przede wszystkim o Żydach i o napiętych relacjach polsko-żydowskich. Czytano więc tę książkę dwutorowo do 1989 roku mniej więcej, cezura to oczywiście Państwo doskonale wiedzą, umowna. Medaliony były przede wszystkim książką o tym, co przytrafiało się i przytrafiło ludziom, Polakom z rąk Niemców. Po 1989 roku ta książka zaczęła znaczyć co innego i opowiadać także o tym, co Żydom stało się z rąk Niemców, ale również w jakich relacjach pozostawali z nimi Polacy. Ponieważ opowiadaniem i w szkole, i poza szkołą, najczęściej przy tej okazji omawianym było opowiadanie przy torze kolejowym, zresztą znakomicie sfilmowane opowiadanie wieloznaczne w kontekście relacji między Polakami a Żydami, bardzo też przejmujące, no to ta teza, że jest to taka uniwersalna, bardzo wyabstrahowana z konfliktów książka, właściwie wydawała się nie do utrzymania, bo jest to, przypomnijmy króciutko, opowiadanie o tym, jak kobieta, domyślać się należy, że Żydówka, bo historia nie pozwala na inne myślenie, wyskakuje z transportu, wyskakuje na granicy między polem i lasem. Jest tam przez pewien czas, dość szybko odkryta zostaje przez miejscowych gapiów, którzy boją się jej pomagać i prowadzą wokół niej rozmowy, traktując ją samą, która jest ranna, coraz mniej jak człowieka, coraz bardziej jak przedmiot. I to przedmiot taki już właściwie wychodzący poza horyzont tego opowiadania, z którym nie wiadomo co zrobić, a właściwie zrobić powinno się tylko jedno, żeby zlikwidować zagrożenie, które to ciało i tu już definiowanie osoby żydowskiej staje się ogromnym problemem, niesie, bo jest zagrożeniem dla całej wioski, która zostanie wystrzelana i eksterminowana przez hitlerowców, jak tylko odkryją, że Żydówka jest tam ukrywana. To opowiadanie nie bez kozery wyodrębniłam spośród innych i troszeczkę więcej o nim mówię, bo wprawdzie z zielonym środowiskiem medalionów nie ma ono za wiele wspólnego, poza tym, że dzieje się w przestrzeni polno-leśnej, ale daje możliwość pokazania tych wyjątkowych, strukturalnych cech tego zbioru, które stanowić miały również o jego pewnej, no musiałabym to nazwać w ten sposób, klęsce. Największe tuzy polskiej literatury, takie jak Maria Dąbrowska, jej napięcia z Zofią Nałkowską nie były zresztą żadną tajemnicą, Henryk Grynberg czy Gustaw Herling-Grudziński, właśnie
przez to, co dziś jednak dla nas wydaje się mistrzostwem tego tomu, czyli przez krótkie, urwane formy, metonimie, pewne uogólnienia, skrzydlate słowa nawet powiedziałabym, które przylatywały do tych opowiadań z książek przedwojennych, dużo tutaj przebitek z granicy na przykład, zarzucały tej książce ogólnikowość i przesadną wirtuazerię, która sprawiała, że zagłady z niej wyczytać nie było wcale tak prosto, a nawet niekiedy nie dawało się tego zrobić. Nurt, w którym dziś można sytuować tę książkę, to historia środowiskowa zagłady. Historia środowiskowa w ogóle jest bardzo dobrze rozwijającym się na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych nurtem historii po prostu, koncentrującym się na przyrodzie, nie tylko przyrodzie ożywionej, również przyrodzie nieożywionej, abiotycznej, ale przede wszystkim koncentrującej się na tym, że przyroda ma pewien bezpośredni wpływ na bieg historii. Jako klimat, czyli zespół różnych czynników przyrodniczych, które tak, a nie inaczej się układają, jako bioróżnorodność, również w związku z określoną roślinnością, zwierzętami, otoczeniem, ekosystemem itd., itd., itd. W Polsce ta subdyscyplina historii rozwija się zdecydowanie słabiej i powiedziałabym, że mniej kompleksowo, a przypadkowo, i to przypadkowo w sensie ścisłym, bo z naciskiem na konkretne przypadki, nie na pewną losowość tego wydarzenia. Historia środowiskowa dotyczy średniowiecza, rozwijana jest w ośrodku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstała również książka poświęcona ekobiografii Krakowa, smogowi, zanieczyszczeniu środowiska, i właśnie dosyć prężnie rozwija się historia środowiskowa zagłady, której przykład macie tu Państwo na slajdzie w postaci numeru tematycznego tekstów drugich, gdzie znajduje się między innymi bardzo ciekawy artykuł Mikołaja Smykowskiego poświęcony historii środowiskowej właśnie. Dwa słowa z wstępu do tego numeru autorstwa Przemysława Czaplińskiego, który pisał tak. Getto, stacja kolejowa, trasa transportu, las jako scena masowej egzekucji, obóz koncentracyjny, obóz eksterminacyjny, komora gazowa zawsze znajdowały się gdzieś, zajmując określone miejsce należące do rozleglejszej przestrzeni. To gdzieś, w jakimś otoczeniu, w jakimś ekosystemie, w jakimś lesie, w jakimś polu, ono właśnie w medalionach bardzo często jest zielone. O nowelce Dwojra Zielona, nowelce właśnie, chyba nie opowiadaniu, mówić nie będę, bo ona jest taką nowelką wyrzutnią. To zielone tam jest właściwie całe wyrzucone i koncentruje się przede wszystkim w nazwisku głównej bohaterki. Nie ma w Dwojrze Zielonej środowiska, to jest przede wszystkim bardzo przejmująca opowieść o niezwykle mocno pokrzywdzonej w zagładzie kobiecie, bardzo brutalnie się z nią czasy wojny obeszły. W każdym razie to słowo zielony tam właśnie w tytule się pojawia. Natomiast treści zielonych dużo więcej jest w Kobiecie cmentarnej. To opowiadanie rozgrywa się na starych Powązkach. Jest to, myślę, ciekawostka, ale też informacja dla Naukowskiej bardzo ważna, ponieważ Naukowska tam pochowała swoją matkę. I właściwie przez całą wojnę wędrowała na stare Powązki pielęgnować grób swojej matki i kątem oka, ucha, być może nawet szerszą perspektywą, zaglądała nieco dalej, na tyle, na ile było je widać, do mieszczącego się obok podzielona Warszawa, strona aryjska, strona getta, mieszczącego się obok getta warszawskiego. Napisała to opowiadanie, o czym czytelnik medalionów może zupełnie nie wiedzieć, ale będzie wiedział już czytelnik dzienników, znając z autopsji to, o czym pisze, i być może sama będąc kobietą, która prowokuje do wypowiedzi główną bohaterkę Kobiety cmentarnej, zagadując ją o przypadki tego cmentarza. Z jej bardzo porwanej, takiej chaotycznej często wypowiedzi wyłania się obraz cmentarza wielokrotnie bombardowanego, przekopywanego, na którym groby są właśnie poprzewracane na drugą stronę,
stronę znajdują się szczątki ciał, tamtędy też szły transporty pożywienia między gettem a stroną aryjską, szlak Armii Krajowej, wszystko właściwie się na tym cmentarzu działo, sam był taką nieustanną historią, ale oprócz tego był cały czas zielony. Cały czas zarastał. Kiedy ta główna bohaterka, w której możemy widzieć Nałkowską, znajduje się na tym cmentarzu i chce rozmawiać z kobietą podlewającą kwiaty i pielęgnującą groby, kobietą, która tam cały czas chodzi z polewaczką, to jej umysł koncentruje się na zieleni tego cmentarza, na rosnących kwiatach, na tym, że prawdopodobnie przychodzi maj, ponieważ mowa jest o tym, że za chwilę będą kwitnąć bzy, są już konwalie, więc jest późna wiosna, wszystko kwitnie. I ten szok roślinności, którą widać na starych powązkach, na cmentarzu, zupełnie nie dotyczy getta. Tam wciąż jeszcze, możemy się domyślać z tego opowiadania, trwa powstanie, jest rok 43, ludzie wyskakują z okien, hitlerowcy strzelają. O tym wszystkim kobieta cmentarna mówi przede wszystkim przez kontrast do tego cmentarza. Na cmentarzu jest spokojnie, jest zieleń, są wprawdzie splądrowane groby, ale są, a ludzie w getcie tych grobów nie mają. Wyskakują z okien, płoną, tam dzieje się po prostu hekatomba. Cisza cmentarza i pozorny spokój kobiety z polewaczką, kobiety cmentarnej i hekatomba getta warszawskiego układają się tutaj w pewien kontrast, który każe myśleć, że przyroda jest tylko dla wybranych. Ten kontrast jest jednak zmyłkowy, ponieważ zakamuflowana tragedia getta warszawskiego w tym opowiadaniu właściwie wypływa z takich niebywałych, jedynych w literaturze polskiej metonimi, które powtarzają się dokładnie w tej samej konfiguracji w dzienniku z okresu wojny i okupacji Zofii Nałkowskiej i to są metonimie, bo o to widać i słychać. Widać i słychać. Nałkowska nie mówi nic więcej, nie mówi, że to jest getto warszawskie, co dokładnie widać, co słychać. Bliskość tego cmentarza powązkowskiego i getta jest duża. Przede wszystkim mówi, bo o to widać i słychać. I te dwa straszne czasowniki bez okoliczników wskazują na pewien bezczas trwania tej tragedii, która nie potrafi się zatrzymać i nie świadczy też wcale o obojętności Polaków czy kobiety, która nie potrafi się przedostać przez ten mur, choć nieraz dopowiada, mogliby wreszcie umrzeć i przestać cierpieć, ale mówi raczej o jej bezsilności i o tym, że pielęgnując te porozwalane groby tak naprawdę zupełnie nie wie, co ma zrobić z faktem rozgrywającej się tam niemalże na jej oczach i w jej uszach śmierci. Drugie z opowiadań, znacznie bardziej skomplikowane, zielone opowiadanie medalionów, to Człowiek jest mocny. Również popularne swego czasu, o którym się mówiło, że opowiada taką heroiczną historię człowieka, który został zaprzęgnięty do chowania ludzi w miejscu ludobójstwa i pracował tak długo, jak właściwie nie dowiedział się o tym naocznie, że przychodzi mu chować jego własną żonę i córkę. To opowiadanie, o czym też mało się mówi, zostało oparte na faktach, mianowicie na świadectwie ocalałego Mordechaja Podchlebnika, tu pomagam sobie artykułem Mikołaja Smykowskiego z wskazanych tekstów drugich i dotyczy obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Zdjęcie prezentuje jego rzeczywistą postać, współczesną postać i jest pewną ciekawostką, również ortograficzną, bo w rzeczywistości to miejsce, w którym Niemcy założyli obóz dla niepoznaki, zaraz powiem o tym więcej, nosi nazwę Lasu Żuchowskiego przez RZ, natomiast Nałkowska zapisuje ten Las Żuchowski przez rzec z kropką, tak jak ja to tutaj też zapisałam, duże rzec. Dowiadujemy się, że człowiek jest mocny o tym, że stał tam kiedyś pałac, faktycznie był to pałac biskupi w bardzo takim zielonym otoczeniu na wzgórzu, pałacu w tej chwili już nie ma ludzi, jest bardzo bujna roślinność,
ponieważ Niemcy ją dodatkowo nasadzali wokół obozów zagłady. To były drzewka, to były również jakieś tam niskopienne rośliny, dokonując, co jest tutaj też ważne w tym kontekście, ekobójstwa, to znaczy bardzo często znajdując sobie, Auschwitz-Birkenau też jest takim miejscem, przestrzeń korzystną do procederów, która ukrywana byłaby przez przyrodę, bardzo gęstą przyrodę, także nie byłoby takie oczywiste, żeby tam się dostać, żeby to miejsce przejrzeć, i wykorzystując takie naturalne, ochronne cechy przyrody do tego, żeby utajniała właśnie miejsce zbrodni, ale dokonywali też przy okazji ekobójstwa, czyli musieli wykarczować jakąś część terenu, nasadzić czymś nowym, a później uciekając z tego miejsca również tą roślinność niszczyli. Są całe badania o tym, jak wyglądają takie miejsca po zbrodniach w Polsce, prowadzone przede wszystkim przez grupę badawczą Ewy Domańskiej czy Romę Sendykę. Miejsca po zbrodniach, po ludobójstwach ze względu na zupełnie inny ekosystem, jakby strukturę tego gruntu, obecność prochów, kości, zarastają bujnie przez roślinność i nawet w takich przestrzeniach jak Bośnia i Hercegowina to konkretne rośliny niekiedy zaznaczały badaczom możliwe miejsca po ludobójstwach, jakby wskazywały, że tam należy szukać masowych grobów. Jak ta kwestia jest rozwiązana w medalionach? Przede wszystkim bardzo takimi intensywnymi opisami tej przyrody na samym początku, o czym już wspominałam. Nowkowska zdaje sobie sprawę z tego, że Niemcy musieli również splądrować Las Żuchowski i mówi o rosnącej tam wtedy odmiennej roślinności, wypełzającej łodygami i liściem z pomiędzy drobnego gruzu, który jest ograniczony przyziemnymi szczątkami murów. To wszystko ona, przyjeżdżając tam na miejsce, też widzi roztrzaskane, ale również sam główny bohater, Michał P., młody, wielki Żyd atletycznej budowy, jak mówi o nim narratorka w tym opowiadaniu, sam któregoś razu właśnie po tym straszliwym wydarzeniu, gdy przychodzi mu własnymi rękami chować żonę i dziecko, podejmuje się ucieczki i ta ucieczka z Lasu Żuchowskiego z Chełmna nad Narem mu się udaje właśnie dzięki przyrodzie, dzięki lasowi, który staje się dla niego schronieniem. Kilka słów podsumowania. Przyroda, to zresztą ten slajd pokazuje, może pełnić w literaturze zagłady bardzo różne funkcje, nie tylko krajobrazowe i opisowe, ale również metaforyczne, tworzyć może pewien klimat związany z śmiercią, nazywany krajobrazem pośmiertnym. Wreszcie przede wszystkim widziana z dzisiejszej perspektywy pewnych parków krajobrazowych, tak należałoby powiedzieć, nawet dość ryzykownie, może pełnić taką rolę uzdrawiającą, być przestrzenią refleksji nad relacjami między ludźmi, roślinami i zwierzętami w przestrzeniach po ludobójstwie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.